Wystarczyło 10 dni, by płuca w centrum Sosnowca przypominały te ze zdjęć na opakowaniach papierosów. Kolor narządu z białego zmienił się w grafitowy, co nasuwa oczywiste wnioski o jakości powietrza w mieście. Jest to bardzo przykry widok, bardzo niepokojący i pokazuje, że ciągle musimy działać w aspekcie poprawy jakości powietrza, wymieniać stare kopciuchy i generalnie postawić to jako działania takie priorytetowe dla naszego zdrowia i dla naszej przyszłości i środowiska. Miasto chce zapewnić pomoc dla mieszkańców, by poprawić jakość powietrza. Tu trzeba podjąć radykalne działania. Cały czas wymieniamy w naszych zasobach, mam tu na myśli przede wszystkim Miejski Zakład Zasobów Lokalowych, nieekologiczne źródła ciepła, żeby pokazać naszym mieszkańcom, że nie tylko wymagamy od nich, nie tylko chcemy, żeby stosowali się do obecnie obowiązującej uchwały antysmogowej dla naszego województwa, ale też staramy się samemu wymieniać w naszych zasobach te piece. Cały czas staramy się udostępniać naszym mieszkańcom wszystkie możliwe programy dotacyjne. Ubiegły rok rekordowy, jeżeli chodzi o nasze miejskie dotacje, wymieniliśmy 711 piecy. One obejmują te nasze dotacje zarówno zabudowę jednorodzinną, jak i wielorodzinną. Innego zdania jest zagłębiowski alarm smogowy. Problem jest bagatelizowany nie tylko przez mieszkańców, jest on głównie bagatelizowany przez władze różnego szczebla i tutaj jest bardzo dużo do zrobienia, bo poprawa świadomości powoduje, że ten problem nie będzie bagatelizowany, ale wręcz przeciwnie, zacznie on docierać do naszych umysłów i przede wszystkim serc, co spowoduje, że te nasze płuca nie będą tak szare, jak tutaj widzimy na tej mobilnej instalacji, ale będziemy oddychali czystym powietrzem i cieszyli się dobrym zdrowiem z tego względu. Pytanie, jak długo w rzeczywistości przyjdzie poczekać na taki stan powietrza, by płuca pozostały białe na dłużej niż 10 dni.